To w tym bytomskim turnieju grali kiedyś Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Mowa o turnieju Juniors Open Polska, który potrwa do 28 lipca. Paweł Jędrusik. Zawody odbywają się na kortach Górnika Bytom i choć to turniej juniorów, czyli osób do 18 roku życia, to niewykluczone, że wśród nich mogą być przyszłe gwiazdy tenisa, tak jak Iga Świątek czy Hubert Hurkacz. Jest to turniej najwyższy rangą Juniors Open Polska, turniej tak zwana jedynka, jeżeli chodzi o Światową Federację ITF, International Tennis Federation. No i w tym turnieju grają już naprawdę ci zawodnicy, którzy już posmakowali juniorskich startów na Wimbledonie, Roland Garros i tak dalej. Trzeba powiedzieć, że jest w tym roku praktycznie, można powiedzieć, światowa czołówka tenisa juniorskiego. Przyjechali zawodnicy z całego świata. To jest ostatni turniej, gdzie zawodnicy, którzy gdzieś są blisko dostania się do wielkoszlemowego US Open, tutaj walczą o te punkty, żeby jednak się dostać, jedni do turnieju głównego, inni do eliminacji, więc poziom jest naprawdę w tym roku wyjątkowo wysoki. Ale to nie przypadek, bo uczestnicy turnieju niemal całe swoje życie podporządkowują tenisowi. I to dosłownie. Przeważnie od 8 do 10 mam pierwszy trening, potem czas na jakąś przerwę, obiad, potem kolejny trening i potem jakaś ogólnorozwojówka jeszcze. No i tak naprawdę od poniedziałku do soboty mam właśnie takie treningi, a w niedzielę mam przerwę. Zawody w Bytomiu potrwają do 28 lipca. Z kolei w sierpniu odbędzie się Narodowy Puchar Polski, Śląskie Open.